Witajcie, z tej strony Karol Małecki. Tomasz Zwierzak, Danielak. Witamy w nowym odcinku z cyklu Na kanapie z dzikiem. Nieważne, czy jesteś początkującym, nieważne, czy jesteś zaawansowanym, średnio zaawansowanym, są pewne reguły, które są niepisane, ale są. Istnieją takie reguły, jak zachowywać się na siłowni. Pierwsza reguła, myślę, najważniejsza, dotycząca wszystkich. Odkładamy ciężar na swoje miejsce. Jeżeli zabrałeś sztangielki ze swojego miejsca, odkładasz na swoje miejsce. Jeżeli tym ćwiczyłeś, to odłóż, tak? Jeżeli nie masz siły tym ćwiczyć, to nie bierz tego ciężaru. Później są problemy. Rozwalone sztangielki po całej siłowni, szukasz sprzętu, denerwujesz się, a jakbyś odkładał sprzęt na swoje miejsce, nie byłoby takiego problemu. No i bezpieczeństwo. No, jeśli zostawisz swój sprzęt, ktoś może się potknąć, wrócić, przycisnąć się sztangą. Odkładamy na miejsce, a jak nie mamy siły, to poprosimy koleżankę obok. Koleżanka na pewno nam pomoże. Widzę, że nie ma pan na tyle siły, aby odłożyć ciężar na miejsce. Czy panu pomóc? Pewna zasada, która mnie przepotwornie drażni, Karol, ciebie na pewno... Bardzo. Nienawidzimy niechlujstwa i brudasów. Słuchajcie, jeśli idziecie na siłownię, bierzecie jakieś tam ciuchy, na następny dzień nie idźcie w tym samym. Wiadomo, że ten pot zawiera sól, ten... Nie dosyć, że to brzydko wygląda, ta sól na tych czarnych rzeczach. Poza tym ten zapach jest nie do zniesienia. Nie każdy chce czuć kolegę obok. Pamiętamy też o dezynfekcji maszyny, na której ćwiczyliście, tak? Czyli jeżeli jest spocona, często tak się zdarza, że ławka jest cała mokra, to weź kawałek szczepki, przetrzyj ją, płyn na każdej siłowni jest. Na każdej siłowni jest. I wycieramy, tak? Pamiętamy, robimy po sobie zawsze porządek. Następną niepisaną regułą jest zabieranie ze sobą ręcznika. Słuchajcie, jakby każdy zabierał ze sobą ręcznik, który kładzie na tą ławkę, to te ławki by były czyste, te ławki nie roznosiłyby jakichś tam bakterii. I oczywiście pamiętamy też, żeby nie stawać bezpośrednio przed lustrem w takiej odległości. Pamiętamy, że za nami może być ćwiczący, który akurat wyciska i potrzebuje tego lustra. Panowie, nie jesteście tutaj sami. Też chciałabym poćwiczyć. Przyszłam po 45. Szczególnie ty takim dużym to mówimy, gdzie stoi wielkolud przed lustrem, a jakiś tam za nim próbuje zobaczyć się kawałek. I wtedy byłoby fajnie, gdyby ta kultura była troszeczkę większa na wyższym poziomie na siłowni. Panowie i panie, ćwiczymy w miejscu, w którym jest przeznaczone do ćwiczeń. Jeżeli ćwiczymy hantlami, to nie stajemy przy hantlach i robimy tam te ćwiczenia i patrzymy, aha, czai się ktoś, czai się, żeby podejść do ciebie? To nie tam. Nie. On się czai na te hantle, które są przed tobą. Ludzie, dajmy ten krok, dwa do tyłu. Zróbmy te ćwiczenia, ale tak, żeby ktoś mógł spokojnie dojść do tych hantli. Robimy serię, to nie siedzimy na nim, potem odpoczywamy, bo ktoś inny... Ktoś się może zmienić i w tym czasie, jak odpoczywasz, może zrobić serię, tak? Pamiętajcie, że ta ławka nie jest przeznaczona dla was podczas całego waszego wykonywania ćwiczeń. Macie przerwę, to schodzicie prosto. Nie wiem, czy wszyscy z was korzystają z pasa i kiedy to już są bardzo duże ciężary, czy jakieś ciągi albo osiady, powinien być zakładany. Ja osobiście stosuję go od przyjścia na siłownię, już od rozgrzewki do zakończenia treningu. Pasy świetnie zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej, co powoduje taką stabilizację, która jest naprawdę ważna, że nie mamy tej kontuzji. Oczywiście to będzie pełno kontrowersji, tak? Teraz w tym momencie, co powiedzieliśmy, bo wszyscy znawcy powiedzą, że po co ten pas i w ogóle... No ale wszyscy ci znawcy wciskają 20 na klatkę i to jest wszystko, tak? Nie wiecie, co się dzieje, kiedy jest 200 na klatę i 300 na nogi. Moim zdaniem powinno się używać pasa. Ja też go używam. Karol go używa. Ja od zawsze, polecam. W tym roku wybija 19 lat, kiedy zaczynam chodzić. Chodzę w siłownię.
i od zawsze stosowałem pas, nigdy specjalnie dużej kontuzji nie miałem. Następnym takim ważnym aspektem niepisanych praw siłownianych jest to, że słuchajcie panowie, to do was się tyczy. Siłownia nie jest tylko dla mężczyzn. Naprawdę, kobiety przychodzą na tę siłownię nie po to, żeby się pokazać, znaczy niektóre tak, ale większość przychodzi po to, żeby tam poćwiczyć. Nie podchodź do tej kobiety, nie zagaduj jej, no, wiesz, o jakieś bzdury kompletne. Czyli to bardzo uciążliwe, więc nie o to tutaj chodzi. Następnym niepisanym prawem siłownianym jest to, że panowie, ćwiczcie nogi. Nogi muszą być wielkie, no wiecie, nie tak wielkie, ale muszą być wielkie. Na zwierzaka. Nie, no proszę, tak, jeśli chodzi o nogi, to ja nie znam, no chyba, że nasz kolega Schmidt, bo naprawdę też ma dobre nogi. Te nogi są tak wytrzymałe i tak silne. Pamiętamy o tym, żeby zawsze ćwiczyć te nogi, od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli będziecie ćwiczyć nogi, wasza siła urośnie i na klatę, i na wszystko. Tak? Większa masa mięśniowa będzie, bardziej zbudujecie mięśnie. A poza tym, jak to wygląda, kiedy z góry jest rozbudowana, a nogi wyglądają jak u bociana. W ten sposób masakra, tragedia i w ogóle wstyd później pokazać się na plaży i niektórzy w lato chodzą w długich spodniach. W ogóle wstyd i ćwiczymy nogi, pamiętamy. I pamiętamy nieruszanie swojego. Nigdy. Ale to nigdy nie ruszamy czyjejś torby, telefonu lub shakera. Jeżeli jest gdzieś na jakimś miejscu na ławce, obok, będzie przeszkadzała, zapytajcie, czyje to jest i właściciel na pewno weźmie. Nie ma takiej możliwości, żebyście się złapali swoimi rękoma i przesunęli sami. Nigdy. Pamiętam o tym. Tego się po prostu nie robi. Dokładnie. Następnym aspektem jest, słuchajcie, jest naprawdę dużo trenerów personalnych wszędzie naokoło. Tak, jest pseudo-trener personalny. Niesamowita historia. Słuchajcie, jeśli ktoś ćwiczy, on ćwiczy tak, jak potrafi. Jeśli cię poprosi o to, żebyś mu pomógł, oczywiście udziel swoją podziel się swoją wiedzą. A sam z siebie nie zamienia się trenera personalnego i nie świeć swoją wiedzą. Wiecie, jak wiedzą. To denerwuje, gdzie na przykład ćwiczę sobie i podchodzi do mnie gość, już nieważne, że to tam 60 kilo. Słuchaj, a jakbyś tak zrobił, tak i tak, to będziesz... Się patrzę na niego. Dziękuję, przyjaciel, za radę. A teraz spróbuj tak zrobić jak ja i zobaczcie, czy nie będzie lepiej. Pamiętajcie, radźcie, ale tym osobom, które o to poproszą. Nie zaczepiajmy ludzi, bo oni źle ćwiczą. Słuchajcie, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Powtarzam ciągle to słowo aspekt, ale lubię to słowo. Jeśli ktoś przychodzi na siłownię i chce się wyalienować, tak zwane. Czyli nie zabierajmy mu tej przestrzeni, nie podchodźmy do niego za blisko, bo to jest taki krępujące. No. Ćwiczysz tuż obok, prawie że się dotyka, ja tego nie lubię. Ja też. Pamiętamy o tym też, żeby nie zgrywać bohatera. Nikogo nie interesują twoje rekordy, które biłeś w liceum przed doznaniem dramatycznej kontuzji. A wielu też lubi pisać bajki, więc to nikogo na pewno nie będzie interesowało. Liczy się tylko tu i teraz i pamiętamy. Nie musicie znać się na wszystkim. Wystarczy kogoś zapytać, a na pewno ktoś pomoże, jak obsługiwać daną maszynę. Niektóre maszyny są bardzo skomplikowane, więc sam na pewno też czasami mam problem, żeby tego obsłużyć, ale na pewno ktoś, kto już wie, wystarczy poprosić. Zawsze na siłowni jest jakiś trener, jakiś opiekun, który naprawdę zna się na tych maszynach, bo sam je tam w taszczu i nie znasz się, nie wiesz, zapytaj, niż może jakieś tam błędy popełniać, ktoś cię potem nagra, wrzuci na YouTube, będzie śmiesznie. To często się zdarza, że te filmiki trafiają do sieci i jest bardzo śmiesznie. Warto się zapytać czasami trenera lub kolegę, który widać, że troszkę dłużej chodzi na siłownię. Na pewno nikt nie powie ci złego słowa, jak cię zapytasz, że nie wiesz, jak ta maszyna działa. Na pewno będą z siebie dumni, że będą mogli ci poradzić. Pamiętajcie też, że kultura przede wszystkim i wystarczy tylko trochę pokazać jej na siłowni. Prawda, Tomek? Dosłownie. Jeżeli wiecie, o czym nam chodzi. Słuchajcie, nam chodzi. Etyka osobista i kultura osobista. Nie każdy chce wąchać pewnych substancji poodżywkowych na siłowni. No słuchajcie, no, można wyjść do toalety, wstrzymać się. No, naprawdę jest bardzo ważne. Dokładnie. Wchodzą nie musicie kobiety. Wdawać jakichś swoich nieprzyjemnych zapachów
na siłowni nie musicie pokazywać tego ostentacyjnie, nie musicie bekać przy wszystkich, to jest słabe, tak? Bardzo słabe. Pamiętajcie o tym, że wszyscy was obserwują, nawet jak nikt na was nie patrzy, to jeśli zrobicie coś niefajnego, to będą wiedzieć, że to wy. Oczywiście. Od razu pójdzie, to na pewno. Pamiętamy o subskrypcji kanału, lajkach i dzwoneczkach. Na YouTubie wciskamy dzwoneczek. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.